Jakub Kurzeł, dzień dobry, witam Państwa. Naszym dzisiejszym gościem kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Paweł Tanajno. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, ale nie kandydat, bo wyborów nie mamy. Panie Pawle, pytanie zasadnicze, ponieważ czytam i słucham wypowiedź pana premiera Morawieckiego, który mówi, zadziałaliśmy błyskawicznie, Grupa Wyszehradzka uznała nasze działania za modelowe, wtóruje mu w tym wszystkim pan prezydent Duda, który mówi, dzięki współpracy z rządem udało się pomóc polskiej gospodarce, a później oglądam strajk przedsiębiorców w Warszawie i zaczynam się zastanawiać, dlaczego właściwie przedsiębiorcy strajkują, skoro jest tak dobrze. Tak, tacy jesteśmy zaopiekowani. Ja myślę, że mamy taką sytuację jak w latach 80. Jest prawda ekranu płynąca z telewizji, z informacji, z konferencji prasowych i jest prawda, o której każdy z nas albo już się przekonuje, albo się przekona za chwilę. Wypowiedzenia, zwolnienia, nie dlatego, że przedsiębiorcy są źli, tylko dlatego, że rząd stworzył takie warunki funkcjonowania rynku, że doprowadził do tych zwolnień i bankructw. I tyle, i tu nie ma o czym dyskutować. No, po prostu każdy Polak widzi, jak jest. Widzi rosnącą inflację, widzi galopujące już w sposób szalony ceny. Słyszy o tym, że rząd pozwala wręcz namawia pracodawców, żeby obniżać pensje, zamiast zwalniać. No to wie pan, jeżeli ktoś koncentruje się na konkretach, a nie na takim ogólnym przekazie, ogólnym wizerunku, no to słyszy te słowa nawet od premiera Morawieckiego, że zwalniajcie mailem, że obniżajcie pensje, aby utrzymać miejsca pracy. No, rząd się boi się gniewu narodu, a idzie gigantyczne bezrobocie. Ekonomiści mówią, że jak skończą się okresy wypowiedzenia, jak będzie ten moment, kiedy ludzie się uzyskają prawo do rejestracji w urzędach pracy, no to statystyki będą powalające. No już dzisiaj słyszymy, że dziura budżetowa ma być około 100 miliardów według niektórych wyżej. Więc, a można jeszcze do tego dodać tą kwotę rzekomych umorzeń, tej pomocy z Państwowego Funduszu Rozwoju, więc tam będzie kolejne z 50 miliardów. To będą gigantyczne kwoty. To jest szaleństwo, to się dzieje. No i z tym szaleństwem, to jest tak jak w czasach PRL-u w latach 80. Mamy szaleństwo, ludzie nie mogą nic kupić, gigantyczne kolejki, ogólna bieda, szalejąca inflacja i Jerzy Urban w telewizji mówi, ale wszystko jest pod kontrolą. No porozmawiajmy o konkretach. I tam się zaczyna żonglerka słowami. No to dzisiaj Morawiecki zajął na tych swoich konferencjach miejsce Urbana. Panie Pawle, mówi pan, porozmawiajmy o konkretach, więc ja też chciałbym zapytać konkretnie. Czego dzisiaj potrzebują w takim razie przedsiębiorcy, skoro to, co proponuje rząd, pana zdaniem nie działa? Rząd nie jest, no to jest w ogóle też bardzo istotny temat i on się powtarza we wszystkich mediach. Nie ma takiej rzeczy, którą dzisiaj rząd może zrobić, żeby naprawić. Zniszczył. Rząd zniszczył trwale i tego się nie da załatwić 75 miliardami, bo według szacunków w oparciu o tą dziurę budżetową i o efektywną stawkę podatkową, no to straty przedsiębiorstw można szacować na jakiś 1 bilion 170 miliardów. Tak wygląda w tej chwili strata, więc żadne działania rządu tego nie naprawią. To jest wszystko tylko działanie PR-owe. No więc jeżeli nikt nam nie odda tych strat, przynajmniej na razie, no to co nam pozostaje? No musimy rozliczyć tych, którzy doprowadzili do tego upadku. Jeżeli ktoś prowadzi nieodpowiedzialną politykę, no to czas go zmienić. Pytanie jest, czy inni politycy byliby w stanie wymyśleć co innego. Diagnoza przedsiębiorców jest taka, że nie. Czas na to, żeby po prostu naród odzyskał kontrolę nad klasą polityczną, żebyśmy nie powtórzyli tego szaleństwa. To, co się działo przez ostatnie 2-3 miesiące już, to jest szaleństwo po prostu. To jest szaleństwo bezmyślności, lenistwa, braku pomysłów na jakieś optymalne rozwiązania, na efektywność. To jest takie, wie pan, najprostsze, najgłupsze pod tytułem zamknijmy wszystko. No i teraz słychać wszędzie głosy, no powiedzmy też to prawdę, no jesteśmy w szczycie epidemii, w szczycie. No przecież mamy rekordy, dziś wczoraj WHO ogłosiło, że mieliśmy rekordowy dzień zarażeń. W Polsce też jest bardzo dużo zarażeń.
to jest nic w porównaniu do tego, co było w lutym i w marcu. Teraz jesteśmy w szczycie epidemii. Jest najwięcej zarażeń teraz. No i co? I rząd twierdzi, że odmraża gospodarkę. Panie Pawle, chciałem zapytać i wrócić do tego strajku, który widzieliśmy i do tych zdjęć z Warszawy. Czy ten strajk był legalny? On był zgłoszony do miasta? Znaczy, tu jest kolejna rzecz, bardzo ważne zadanie dla mediów, ponieważ ja szokowany jestem, jak wiele osób wróciło mentalnie do czasów PRL-u. Otóż jednym z największych jakby takich flagowych projektów Solidarności lat 80. było to, żeby władza nie musiała wyrażać zgody na zgromadzenia. Jak ktoś, no ja pamiętam jeszcze, byłem chociaż mały, ale pamiętam tą historię, było tak, że jak robotnicy chcieli demonstrować, to władza mówiła: nielegalna demonstracja, nie zgadzamy się. Czyli mogli demonstrować tylko ci, na którzy dostali zgodę władzy. I w 89 walczono właśnie o to przy zmianie, żeby w wolnej Polsce każdy obywatel mógł demonstrować i to do spełnienia tego pragnienia demonstracji nie będzie potrzebna zgoda władzy. Tylko zgłasza się, żeby organy administracji i policja wiedziały, że jest zgromadzenie. Oczywiście przez ostatnie 30 lat też o tym głośno mówimy, bo to jest właśnie też ten element, że skoro rząd nie może oddać pieniędzy, nie jest w stanie pokryć strat, które wywołał, to my żądamy zmian. Przez ostatnie 30 lat zrobiono tyle regulacji, że jeżeli ktoś twierdzi w Polsce, że jest wolny, no to po prostu sobie kpi. Nic nie jest wolne, wszystko jest uregulowane. I w tych zgromadzeniach rzeczywiście, mimo że w Konstytucji jest napisane nadal, że to my zgłaszamy zgromadzenie i władza się nie musi na to zgadzać. My mamy prawo, to jest prawo obywatelskie, suwerena, no to wprowadzono szereg takich trików, tak? A że na przykład samorząd musi zarejestrować, a policja czyta te rejestry z samorządu i wie, czy demonstracja jest legalna, czy nie. To oczywiście jest bzdurą. My zgłosiliśmy, dostaliśmy przy braku decyzji ze strony Urzędu Miasta, bo w prawie o zgromadzeniach urząd może wydać zakaz. Czyli nie, że się zgadza na demonstrację, tylko jak się nie zgadza, to wydaje zakaz. Takiego zakazu Urząd Miasta nie wydał. Wysłał do nas pismo, że odmawia zarejestrowania, ale to nie jest decyzja administracyjna o braku zgody. I sąd w pierwszej instancji bardzo długo się nad tym głowił i stwierdził, że no, te pismo to nie jest decyzja, ale okej, uznajmy, że to jest jakaś czynność władcza, że jest odmowa. I poszło to do sądu drugiej instancji i sąd drugiej instancji stwierdził, że to nie jest odmowa, że to nie spełnia warunków odmowy. W związku z tym skasował te wszystkie działania Urzędu Miasta i wróciło to do podstaw, a podstawą jest prawo obywateli do demonstracji i na zgłoszenie, nie na zgodę władz. Tak więc jak pan redaktor pyta, czy była zgoda, to ja odpowiadam, zgody w Polsce nie trzeba na demonstrację. Można co najwyżej walczyć z odmową, ale Urząd Miasta Warszawy zdaniem sądu takiej odmowy nie wystawił. W związku z tym demonstracja była legalna. Panie Pawle, to skąd tam tak dużo policji? No właśnie, to jest najbardziej szokująca rzecz. Okazało się, że policja ma w nosie przepisy prawa. Ale ma w nosie państwo... i je łamie, czy ma w nosie i to jest pana indywidualna opinia na ten temat? Nie, nie, to jest fakt. To jest fakt. My rozpoczniemy oczywiście procedurę. Na razie zajmujemy się ochroną wszystkich, którzy byli na strajku, bo tam staramy się doprowadzić do tego ostateczności, żeby dostali odszkodowania, ale na pewno ta sytuacja 16 maja się szybko nie przedawni. To jest bandyctwo, to jest przemoc, to jest zorganizowane działanie przeciwko prawu ze strony policji i ludzie, którzy podjęli taką decyzję, muszą stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, tak jak samo jak kiedyś się stawiało ZOMowców. To jest łamanie prawa. I to prawa obywatelskiego, prawa suwerena, nie tam jakieś głupoty, że tam coś, jakiś urzędnik, jakieś wykroczenie, nie. To jest prawo suwerena gwarantowane w Konstytucji i władza wykonawcza te prawo zgniotła. I za to muszą odpowiedzieć tak samo, jak odpowiadał Kiszczak, tak samo, jak odpowiedziało ZOMO. Panie Pawle, mieli do was dołączyć górnicy z braci górniczej, finalnie nie dotarli. Ma pan do nich trochę żalu o to? Nie, nie mam, bo akurat
w tej części marszu, który został odcięty, bo trzeba powiedzieć, że też to się nie musiało przebić w mediach, ale wiele tysięcy ludzi normalnie przemaszerowało przez miasto. To też jakby pokazuje takie dwuznaczne działanie policji. Właściwie policja okrążyła tylko grupę ludzi, w której ja się znajdowałem, bo myśleli, że jak mnie odetną, to już reszta się rozproszy. I tymczasem okazało się, że jest Michał Kołodziejczak. I Michał Kołodziejczak świetnie wypełnił rolę i poprowadził przemarsz od Placu Zamkowego przez połowę Warszawy aż do Placu Zawiszy i policja nie była w stanie go zatrzymać. I to było super. Natomiast tej części, której ja byłem odcięty, akurat byli wokół mnie górnicy, było bardzo dużo ludzi ze Śląska i było super. Nie wiem, co się stało, tam były jakieś oficjalne wyjaśnienia, ale ja tego nie czytałem, szczerze mówiąc. Coś do mnie docierało, że został zastraszony po prostu zwyczajnie. Ten człowiek, który prowadzi tą grupę Brać Górnicza, został zastraszony, jak to on, argumentami nie do odparcia. No to należy się spodziewać, że to było standardowe straszenie policji, typu, że będzie siedział na kwarantannie, że mu tam odbiorą jakieś prawa wyjeżdżania do pracy i tak dalej. No mamy powtórkę z lat 80. No wie pan, w latach 80. też niecałe społeczeństwo angażowało się w pracę Solidarności i niecałe społeczeństwo jakby rozumiało do końca, co się dzieje dookoła, no ale większość to rozumie. No, jest powtórka lat 80., mamy reżimową władzę, dokładnie taką jak w czasach Jaruzelskiego. Panie Pawle, wspomniał pan na samym początku, że nie jest pan jeszcze kandydatem, bo wyborów nie ma, natomiast no, spodziewamy się, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony termin, nowy termin wyborów. Tym kandydatem pan nadal będzie, ponieważ prawo dopuszcza start tych kandydatów, którzy byli już zarejestrowani. Czy pan ten start w tych wyborach prezydenckich traktuje tak w 100% na serio? Proszę pana, w dotychczasowej kampanii tak się świetnie złożyło. Ja oczywiście planowałem być kandydatem przedsiębiorców i na tej grupie się skupić, ale tak się złożyło świetnie, jak świetnie, ale przypadkowo, no i dobrze, bo uważam, że przedsiębiorcy mali i średni potrzebują reprezentacji, a nie tylko duży biznes. I tak pod tym kątem się świetnie złożyło, że rząd po prostu pomógł nam w tym wszystkim swoją bezradnością i głupotą i brakiem pomysłu na kwarantannę, który nie doprowadziłby do 1 biliarda strat. I ta kampania została poświęcona tej sprawie. No teraz myślę, że trzeba zrobić kolejny krok. Jeżeli będzie decyzja o tym, żebym kandydował na prezydenta, to będzie to prezydent wszystkich polskich przedsiębiorców i wszystkich ludzi, którzy rozumieją, że małe i średnie przedsiębiorstwa są największymi pracodawcami w Polsce. Ale to ja rozumiem, że dobrze rozumiem, że pan w tej chwili się zastanawia nad tym, czy wystartować? Ja na skończę. I ważne jest, żeby ludzie też rozumieli, że to, że przez ostatnie lata rosły pensje, to nie jest zasługa rządu, tylko to jest właśnie zasługa małych i średnich przedsiębiorstw, które konkurowały ze sobą o pracowników. Więc jeżeli są ludzie, którzy są przedsiębiorcami, ale też rozumieją, że ich dobrobyt zależy od przedsiębiorczości, a nie od pracy rządu, to oni podejmą decyzję, czy ja mam dalej być ich kandydatem. Ja tą decyzję przyjmę, ale oczywiście tylko pod warunkiem, że będę walczył o ten urząd w rzeczywistości. Że to nie będzie wystąpienie po to, żeby umacniać jakąś partię, wizerunek i potem scedowanie głosów na kogokolwiek. Nie będziemy cedować głosów na kogokolwiek, tylko pokażemy, jaka jest siła głosu w wyborach polskich przedsiębiorców i ludzi przedsiębiorczych, którzy doceniają pracę i wspólnie z nami pracują. Jeżeli taki warunek będzie spełniony, pojawią się pieniądze, ludzie złożą się na taką poważną kampanię, wie pan, czyli billboard w każdym powiecie, kampania w mediach, będzie budżet, to tak, będę kandydował po to, żeby wygrać. Na pewno nie będę kandydował po to, żeby cedować na kogokolwiek głos. A kiedy możemy się spodziewać takiej decyzji? Na dniach. A jeżeli będzie ona inna niż ta, o której pan mówi, jeżeli podejmiecie państwo decyzję, że jednak Paweł Tanajno nie będzie kandydował na prezydenta, to poprzecie kogoś, kto już jest zarejestrowany? Na przykład kandydata Konfederacji, która dosyć mocno wsparła chociażby osobą Grzegorza Brauna na strajku w Warszawie. Proszę pana, ja uważam, że w ogóle jakiekolwiek handlowanie głosami jest jakimś takim spadkiem postfeudalnym. No, jak ja mogę kogokolwiek popierać w imieniu przedsiębiorców? Każdy ma swoją głowę, ma swoje zrozumienie sprawy.
jest wyraźna różnica między mną a politykami. Ja jestem przedsiębiorcą, ja jestem reprezentantem przedsiębiorców. Jeżeli nie będę startował, no to każdy widocznie wybierze opcję, że ważniejsze są dla niego inne sprawy niż przedsiębiorczość. Da się złapać na sztuczki pod tytułem świetny program, wspaniale mówiący kandydat. Ja nie zamierzam rekomendować żadnego z tych politycznych cyrkowców, bo ja im po prostu nie ufam, no i tyle. Każdy zagłosuje jak chce. No dla mnie pan Bosak to jest w ogóle ostatni kandydat, który reprezentuje przedsiębiorców, bo on nic wspólnego z przedsiębiorcami nie ma, no Bogu Boże, on nie ma nawet wspólnego nic z pracownikami, bo on nigdy nie pracował nigdzie, więc taka laleczka polityczna, no. Paweł Tamajno, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, być może okaże się za kilka dni, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję, do widzenia.